Na pewno zastanawiałeś się wiele razy, w jaki sposób możesz doskonalić swoją technikę i koordynację. Porady kolegów się nie sprawdziły, samodzielne próby nie dały oczekiwanego rezultatu. W takim razie nasz program adresowany jest właśnie do Ciebie. Marcin Urbaś, mistrz Europy i rekordzista Polski w biegu na 200 metrów. Trener przygotowania motorycznego Szkoły Biegania i Red Box Akademii Kreatywnego Futbolu. Specjalista techniki biegu w sportach indywidualnych i grach zespołowych. Autor nowoczesnych systemów przygotowania technicznego. Arkadiusz Mąkina, trener przygotowania motorycznego Szkoły Biegania i Red Box Akademii Kreatywnego Futbolu. Specjalista treningu, koordynacji i mózgu. Autor i koordynator skutecznych programów treningowych dla reprezentacji olimpijskich w sportach indywidualnych i grach zespołowych. Każdy nowy odcinek to nauka techniki niezbędna dla każdego młodego sportowca. Pokażemy Wam nie tylko ćwiczenia koordynacyjne, ale także jakich błędów nie popełniać w trakcie ich wykonywania. Zaczynamy Akademię Garoxa! W kolejnym odcinku Akademii Garoxa pracować będziemy nad prawidłowym ułożeniem stopy na podłożu podczas biegu. Dlatego zademonstrujemy Wam podskok o prostych nogach. Używamy drabinek Speed 40 i Speed 50. Nie stosuj zbyt wąskich drabinek, gdyż w tym ćwiczeniu musisz mieć czas na uniesienie i opuszczenie stopy podczas podskoku. Opieramy dłonie na biodrach i wykonujemy podskok, nie uginając kolan, a do przemieszczania w drabince próbujemy używać tylko ruchu stóp w stawie skokowym. Przechodzimy płynnie z fazy zgięcia grzbietowego do podeszwowego. Kontakt z podłożem następuje w części przodostopia, a nie całej stopy czy też samych palców. Nie pomagamy sobie w ćwiczeniu ruchami bioder. Sylwetka powinna pozostać pionowa. W każdym okienku wykonujemy tylko jeden podskok. W kolejnych progresjach tego ćwiczenia można wykonywać podskok co drugie okienko lub użyć drabinki o większym rozstawie przęseł. Pamiętajmy o prawidłowej pozycji ciała w trakcie lotu. Nie zapominajmy też o maksymalnej wyrazistości ruchów stóp na podłożu w trakcie wykonywania ćwiczenia, a jeżeli zdecydujemy się wylądować w pozycji stabilnej, pracujemy również nad propriocepcją i równowagą. By zostać mistrzem, wykonuj ćwiczenia systematycznie i za każdym razem się do nich przykładaj. To już koniec dzisiejszego odcinka Akademii Garoxa. Do zobaczenia!